Zadaniem układu smarowania silnika jest dostarczenie oleju silnikowego do współpracujących ze sobą części w celu zmniejszenia ich zużycia. Silnik samochodowy składa się z ogromnej liczby metalowych ruchomych elementów, które trą o siebie. Bez oleju dostarczonego w newralgiczne obszary silnik od razu by się zatarł i najzwyczajniej uległby poważnej awarii. Dzięki ciągłemu obiegowi oleju w silniku układ może zapewnić odpowiednie smarowanie, ponadto odebrać nadmiar ciepła z najgorętszych obszarów silnika oraz zapewnić jego czyszczenie. Olej w silniku dodatkowo tłumi drgania oraz spełnia funkcję uszczelniającą w obszarze pierścieni tłokowych. Olej silnikowy zgromadzony jest w największej ilości w misce olejowej, na dnie silnika spalinowego, a w całym układzie może być go około 5 litrów. Z miski olejowej, gdzie został wstępnie chłodzony i odpowietrzony, olej zasysany jest przez smog z filtrem siatkowym przypominającym słuchawkę od prysznica. Filtr ten nazywany jest wstępnym i ma nie dopuścić do przedostania się większych zanieczyszczeń do serca układu, jakim jest pompa olejowa. Smog połączony jest bezpośrednio z pompą olejową, która produkuje ciśnienie około 5 atmosfer, pozwalające na ruch oleju w kanałach do górnych partii silnika. Rozróżnia się kilka typów pomp smarujących. Najbardziej popularne to pompy zębate o uzębieniu zewnętrznym, gdzie jedno koło napędza drugie. Razem wprowadzone w ruch przenoszą olej po zewnętrznym obwodzie między zębami a kadłubem, powodując powstanie ciśnienia i przepychając olej kanałami do góry silnika. Drugi rodzaj spotykanych pomp to pompy gerotorowe, których wewnętrzny wirnik osadzony mimośrodowo napędza wirnik zewnętrzny, powodując powstanie ciśnienia oleju. Zaletą tych pomp jest możliwość odbioru napędu bezpośrednio z wału korbowego, bez pośrednictwa łańcucha zębatego. Następnie olej wprowadzany jest siłą ciśnienia produkowanego przez pompę do filtra oleju. Głównym zadaniem filtru oleju jest ciągłe usuwanie stałych cząstek gromadzących się w oleju smarującym z powodu zanieczyszczeń podczas eksploatacji. Obecnie najczęściej stosuje się pełnoprzepływowe, puszkowe, jednorazowe filtry oleju, w których cały strumień oleju przepływa przez filtr. Składa się on z uszczelniacza, pokrywy, przepony zaworu przelewowego oraz papierowego lub syntetycznego elementu filtrującego. Zanieczyszczony olej przepływa przez papierowy filtr i oczyszczony trafia do wewnętrznego rdzenia, płynąc dalej w kierunku silnika. W przypadku braku wymiany oleju i filtra w zalecanym czasie zabrudzony filtr uniemożliwi przepływ oleju, co mogłoby mieć katastrofalne skutki. W takim przypadku zawór przelewowy umożliwi dalszy przepływ oleju do silnika z pominięciem zabrudzonego filtra. Jest to oczywiście tryb awaryjny i należałoby zadbać jak najszybciej o przeprowadzenie serwisu olejowego. Kolejnym etapem przepływu oleju jest wymiennik ciepła, inaczej chłodnicę oleju, gdzie rozgrzany olej nawet do 120 stopni zostaje nieznacznie ostudzony, by nie stracić swoich optymalnych właściwości. Wyróżnia się tu dwa rodzaje chłodnic, powietrzną lub wodną. Oczyszczony w optymalnej temperaturze około 100 stopni, z odpowiednim ciśnieniem, olej trafia następnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Kanałami przepływa do wnętrza wału korbowego i wylatuje z niego poprzez otwory smarujące, poprzez siłę odśrodkową powstałą w wyniku obrotu wału. Tak trafia między czopy wału a panewki, łożysk ślizgowych, gwarantując pełne smarowanie. Film olejowy, czyli nieprzerwana warstwa oleju, powstała w przestrzeniach pomiędzy czopem wału a panewką, przejmuje rolę elementów tocznych, jak na przykład w łożysku kulkowym. Łożyska, w których zastąpiono elementy toczne olejem, nazywa się łożyskami ślizgowymi i są znacznie sprawniejsze od tocznych pod warunkiem stałego dostępu do oleju. Rozróżnia się trzy podstawowe sposoby dostarczania oleju w silniku. Pierwszy, który występuje w przypadku wału korbowego i nie tylko, nazywa się obiegowo-ciśnieniowym, ponieważ olej pod wpływem ciśnienia krąży w obiegu kanałów. Drugi sposób nazywa się rozbryzgowym i ma ono miejsce podczas smarowania wewnętrznej gładzi cylindra, z którą współpracują pierścienie tłokowe. Na skutek dynamicznego ruchu całego układu korbowego, a ściśle wału korbowego, korbowodów i tłoków, olej rozbryzgiwany jest na gładzie cylindra tam, dostaje się do pierścienia smarującego, który posiada specjalne otwory umożliwiające przepływ oleju i jego powrót przez otwory w tłoku z powrotem do miski olejowej. Równolegle inne kanały smarujące doprowadzają olej w wyższe partie silnika, a mianowicie do głowicy, gdzie współpracują ze sobą elementy układu rozrządu. Olej poprzez dysze smarujące natryskiwany jest na układ. Tu pojawia się trzeci sposób doprowadzenia oleju, nazywany opadowym, inaczej grawitacyjnym, ponieważ olej spływając w dół trafia do miejsc, gdzie jest oczekiwany.
Największe naciski powstające w silniku są między współpracującą krzywką wałku rozrządu a popychaczem. Ich wielkość można przyrównać do nacisku 5 samochodów osadzonych pionowo na jednej monecie 5-złotowej. Olej silnikowy pełni tarczę ochronną dla współpracujących tam powierzchni. Bez niego elementy zatarłyby się i popsuły w pierwszych kilku ruchach. Oczywiście olej nie może pojawić się w każdym miejscu silnika. Niedopuszczalne jest, aby dostał się do przestrzeni roboczej cylindra, gdzie następuje spalanie. Mogłoby to spowodować tzw. rozbieganie się silnika. Przed przedostaniem się oleju z głowicy do cylindra zabezpieczają prowadnice zaworowe z uszczelniaczami, a od dołu pierścienie tłokowe uszczelniające. Ostatnim elementem, gdzie olej jest niezbędny, jest zespół turbodoładowania. Olej smaruje i chłodzi wirujące z prędkością nawet 200 tysięcy obrotów na minutę elementy sprężarki. Ostatecznie olej powraca kanałami do miski olejowej po około minucie, gdzie cały cykl jego obiegu zaczyna się na nowo. Jeżeli zależy nam na przedłużeniu żywotności silnika i bezproblemowym jego eksploatowaniu, powinniśmy zadbać o regularne wymiany oleju silnikowego, który narażony jest na wysokie temperatury, zanieczyszczenia oraz olbrzymie naciski. Średnio zaleca się wymianę oleju co rok lub co 10 lub 15 tysięcy kilometrów przebiegu. Oczywiście należy tu sugerować się wskazaniami producenta oraz nie oszczędzać na cenie oleju, ponieważ związana z tym będzie jego jakość.